Z tej strony, ja, czyli Zombiaczek, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym początku chciałbym was poinformować, że 6 listopada 2020 roku o godzinie 18 startuje mój serwer speedhaca.pl. Oczywiście wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam was również na fanpage'a mojego serwera, żebyście zostawili tam lajka, bo będą tam na pewno konkursy na rangi. No i moi drodzy, oprócz tego chciałbym, żeby każda osoba, która jest chętna do zagrania na moim serwerze, napisała w komentarzu prośbę lub też propozycję, co by chciała zobaczyć po prostu na serwerze, a my te najlepsze propozycje po prostu rozpatrzymy. Zostawcie tutaj supa, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. Dzisiaj zapraszam was do odcinka Stepania do graczy z jedną taką fajną akcją, gdzie zabiłem typa pierwszego stopki. Więc oglądajcie do końca. No i tyle. Trzymajcie się, na razie i yo, pozdro. Pamiętajcie, z kodem Zombiaczek ma się 10% zniżki na produkty Genesis. Elo! Dobra, moi drodzy, tepam do pierwszej osoby, jest to typek z gildii Fossa, jest on sam w gildii, gdzie on mnie tepnął, oczywiście mnie tepnął w swój żuwik, bo jakby inaczej gdzieś bym mógł mnie tepnąć. Ogólnie mam 1300 rankingu, widzowie, powiem, że nagrywanie tepania do graczy przy takim rankingu jest trochę głupie i bezmyślne, no bo jednak ranking jest naprawdę fajny, no i głupio by było po prostu tak tracić taki ranking przez taki odcinek, no ale chcieliście odcinek stepania do graczy, lubicie te odcinki, więc go taki po prostu nagrywam. Następny odcinek będzie raczej zbity rzucakami albo z ruletki challenge. Jeszcze zobaczymy, może będzie to ruletka challenge, bo pewnie ten ranking dosyć szybko stracę, no właśnie przez na przykład tepanie do graczy. Dobra, typek zjadł koksika. Okej, on zjadł koksika, ja zjadłem refilika. Refilka chciałem powiedzieć, zjadłem. No dobra, spróbuję go sklepać. Nie wiem, czy on zmieniał seta, ja zmieniłem seta. Jeśli nie, to zaraz mi ten set powinien paść. Tylko, no właśnie, o, teraz zmienia seta ten ziomek, kurde. O, padło mu coś. On chyba nie wie, że mu padło. LOL, jakim cudem on nie ginął, jak mu set padł? Tak długo wytrzymał na tym strężu. Dobra, jest pierwszy killek, moi drodzy, zajebiście. Tylko ja bym musiał teraz stąd jakoś uciec. No nie wiem, czy on mnie tutaj zabije, czy nie. Fajnie, bo gdyby tutaj przyszedł i mnie nie sklepał, no bo jeśli mnie tu sklepie, to będzie lipa. Mam 16 sekund antylogouta. No właśnie, boję się, że on weźmie sety i dobierze się. Na szczęście mam tutaj set jakiegoś zapasowego jeszcze. Ale wydaje mi się, że chyba tutaj nie powinienem przyjść. Dobra, 6 sekund. Baza. Baza, widzowie, czekajcie. Baza szybko. Czy uda się uciec na bazę? Dobra, baza, szybko dajmy bazę. Sety mam z tego typa i temu nie będę brał. I dobra, to. Ale na farcie, widzowie! Ale na farcie udało się uciec. Dobra, tepamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, patrzcie, tutaj dwóch typa online w tej gili, ale zaryzykuję i do nich tepnę. No tepam raczej na pewną śmierć, moi drodzy, niestety. No ale za czym mnie w ogóle mnie zaakceptują, ta gildia Sand. Mam nadzieję, że jakoś uda się ich pokonać, chociaż jednego by się dało szczypnąć albo coś, to by było gitowo. Dobra, ta gildia Sand mnie zaakceptowała po jakiejś dłuższej chwili, moi drodzy, jakichś 2 sekundach. Coś takiego. Oni, czy to będzie 1-1? Nie, chyba to nie będzie 1-1. No właśnie, ten kolega się go schodzi. Ja sobie tutaj kordy w razie, co jakby ktoś chciał przebić gildię Sand, no to możecie ich tu po prostu przebić. No dobra, tepnę na pewno go dada, stracę duży ranking, no ale czego się nie robi po prostu dla widzów. Może jakoś tutaj fajną akcję się uda zrobić, żeby któryś z tych typów tutaj jakoś polizał, czy coś w tym stylu, chociaż w to wątpię. Dobra, szybko seta muszę zmieniać, bo jak jest 2 typa, to ten set strasznie, ale to strasznie szybko pada. Przepraszam, muszę się tutaj skupić, żeby jednego sfokusować. Dobra, tego nie udało się sfokusować. Jakieś lekkie lagi są? Czy ja mam jakieś lekkie lagi? Nie wiem. Ajajaj, myślałem, że ziomek może policzę, ale niestety nie polizał. Kordy tej gildii, widzowie, to są -2000. -2000 na -3300. Jakby ktoś był zainteresowany, szuka jakiejś gili do wbicia, to możecie tutaj się do nich wbić, do chłopaków. Nie zmieniło mi klaty. Wow, patrzcie to, co się dzieje. Seta mi w ogóle nie zmienia. Dosyć dziwna sytuacja, że tak powiem. Gościu! Ach, nie polizał, niestety. Myślałem, że może jakoś tutaj cudem gościu zrobi lizu. Najgorsze jest to, że tepam w momencie, gdy rzucaki są po prostu wyłączone, gdy TNT jest wyłączone, no bo jest to rano. Padło coś komuś. O nie, nie, chyba coś komuś padło, ale zobacz, jakie są lagi. Wytyfy, no nie wiem, czy to są moje lagi, czy to są Dragona lagi. Nie chcę tutaj na odcinku wyzywać nikogo. Dobra, ziomeczek ucieka, widzę, do góry. Zobacz, jaki Stevonus po prostu z typeczka. Jaki Stevonusik uciekł do góry. Czy on ucieka? Czemu on ucieka? Przecież jest tutaj ich dwóch, tych ziomów, poziomów. Dobra, zjadł co ziomek koksa, ja też muszę zjeść koksika. Dobra, to sfokusuję może teraz tego zioma. Ten typeczek, nie wiem, czy on tu ucieka. Dobra, ten jest chyba bez koksa, no ale jest bez koksa. Co z tego, że jest bez koksa? Jak on nie polizze, bo nie ma po prostu szans, żeby on polizał. Dobra, wiecie, fokusuję tego typa. Dobra, tamten ziomek ucieka, więc widzę, można powiedzieć, że jednego z nich pokonałem, że są Steve'ami, widzowie, także jeden z nich został pokonany, no bo widzicie, ucieka. Dobra, zadałem, padł mi hełm. No dobra,
6, jeden dedzik, to nic takiego, straciłem 50 rankingu, do odrobienia, więc zaraz typamy do kolejnej osoby. No tylko szkoda, że typnęli w tak chamsko, jeszcze jeden z nich po prostu uciekał. No dobra, no ale trudno, typamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, typam do kolejnego zioma, do Oniku Kościusz, który dał mi killa. Zajebiście. No dobra, pokażę go na odcinku, jak mi oddał killa, to niech będzie, ale myślałem, że on mi tutaj gdzieś tepnie na jakąś fajną klepę. No dobra, typamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, typam tutaj do zioma, Oniku Młody, to jest typeczek, który pisał, kto coś tam to... No to ten, kto coś tam, no to tepasz na klepę. No i gościu zrobił to, co się po prostu spodziewam, a mianowicie tepnął mnie w swoje nogi. No dobra, nie wiem, czy on z Jadkoksa się dobrał. Aha, to jest w ogóle już jakiś jego sojusznik czy coś takiego. Kordy tej gili są 4300. Aha, zobaczcie, to widzę, to jakiś jego sojuszy czy coś takiego siedzą. Dobra, 4300, moi drodzy, na minus. Takie są kordy tej gili. Może ja sobie to może nawet zapiszę, to jakieś bity. Aha, oni mnie to jeszcze podklobowują. Ta gilia nie jest za dobra. Z tego, co mi się wydaje, no bo skoro robią jakieś nogi, jest ich trzech i robią jakieś takie nogi, to wiecie co, można by to po prostu ich sobie tam podrzucać wszystkich trzech, wsadzimy ich tam, perły w ogóle stąd wyrzucają, zobaczcie to. No dobra, ta gilia jest dosyć zabawna i słaba. Tylko szkoda, że kurde właśnie w trzech jakieś tutaj nogi zrobili takie śmieszne. Oj, poliżę? O, nie polizałem, dobra, całe szczęście, że nie polizałem. No zginę tu niestety, widzowie. Mam jeszcze jedne antynogi. Wiecie co, zrobię sobie po prostu tak. Pokupię sobie, moi drodzy, te, wykorzystam full emeraldy, żeby nie dostali tej emeraldów. Oni i tak mają dużo, więc ten, no. O, że nie chcę tam teraz spać jeszcze raz, bo nie mam więcej tych antynóg. Dobra, muszę. No nie, ja widzę po prostu, jak tych typu tutaj klepać, bo oni jakąś dziurę zrobili śmieszną i jest po prostu dupa. Znaczy, to jest ich trzech i oni się jeszcze dobrać chodzą. Ale no, zabawne. Nie będę ukrywał, że dosyć zabawne widzę to, że z ich trzech i oni się jeszcze dobierać chodzą. To dobra. Bania mi padła. Zaraz mi będzie cały set zapewne padał. Szkoda, że któryś by tutaj nie polizał czy coś takiego. No ale niestety raczej nie ma szans, żeby polizał, no bo z ich trzech. Do tego chodzą jeszcze się dobierać. Klata mi prawie padła. W sensie spodni mi padła, ale klata mi prawie padła. Ach, nie polizał Cfel. Rudy kanciasty. Może ty polizesz? No dobra, niestety nie polizałeś. O, wpadłem do niego. Może by mu jakaś bania padła na farcie. Gdyby się udało, to byłoby git. O, zdedałem. Niestety, widzowie, zdedałem. Trudno się mówi. 48 rankingu chyba straciłem, coś takiego. No dobra, ty bałeś zaraz do kolejnej gili, no bo co mam powiedzieć, no gildia Steve'owi i tyle. No ale po co, jak ona tak nic nie da. Musisz, że matka dodać ADS? Chyba będzie trzeba dodać, no. Co? Ej, zrób też shota szybciutko. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego ziomka, jest to jakiś Nuno coś tam, ogólnie jest dwóch typa w gildii. No właśnie, tak myślałem, że oni w jakieś nogi będą typali, ale typek jest bez koksika. Jest to szósty poziom, nie może tu koblować, jest jego kumpel. Ty, dobra, widzę, to mogą być jakieś dymy, bo te typy mogą czasem nie ogarniać, mają oni małe rankingi. Tak specjalnie do nich tepnąłem, bo coś tu pisali na czacie, że... O Boże, seriously? Chłopaki tu pranka robią chyba, czy coś. Dobra, jestem u tego zioma. Jest sobie koksika ten typeczek. Nie wiem, jak ten drugi, w czarny. Będziemy na niego mówić, że jest czarny i blisko zbroi. Dobra, mam nadzieję, że więcej nóg tutaj już nie mają. No nie, raczej nóg więcej nie mają te ziomy. Przydałoby się ich sklepać, jak mój set zielony. On będzie mi tu szybko padał. Muszę się na jednego ziomka sfokusować. Będę fokusował, widzowie, tego, ponieważ on ma mniej sekund regenki. I właśnie bania opadła? Niestety ogarnął, że bania pada. Kurde! Szkoda, że bania mu nie pada, jak akurat był bez koksa. Ja go szybko teraz próbuję sklepać, bo on powinien być bez koksa. No ale niestety nie polizał. Ale widzę, prawie zrąbałem to. Masakra, ale prawie to zrąbałem. Dobra. Już mnie strach, że zdedałem. No nie, on poszedł się dobrać, ten typeczek. Najgorzej, widzowie, on poszedł się dobrać, ten ziomeczek. No nie podoba mi się to za bardzo. Chociaż nie wiem, to on się tam ze ścianą bije, czy o co chodzi?
O, no właśnie, tamten typek ze ścianą bije. No dobra, poklepiemy się jeden na jeden z tym ziomem. Zobaczymy, czy uda się go poklepać. Tamten typ się ze ścianą klepie. No dobra, się z Enderchesta. Niestety, zwaliłem. Niestety, widzowie, zwaliłem, no bo... No bo zobaczcie, ten typek chamsko tutaj zjadł. No trudno się, i trudno się, widzę, mówić w takiej sytuacji. Niestety, te gildie wszystkie są takie słabe. Znaczy... No nie, jak się ich wyzywać, bo ja też jakieś Skybase'a tepam czy coś takiego, no, ale zobacz ich dwóch, oni jeszcze jakieś nogi mają porąbane, zobacz. Balt, coś padło mu? No nie, najgorzej, dlaczego akurat wszystko zawsze tym ziomom pada, tym debilom, kiedy po prostu oni są na tych koksach, nigdy nie może paść jak są bez koksa. Ja mam takiego po prostu chyba nie farta zawsze tej gry, że każdemu zawsze coś pada jak jest bez czegoś tam. Ha! Zombie nie zwal tego. Zabiję cię, dzieciaku. Pokonam cię. Dobrze. Wiedziałem, widzę, że tu będą jakieś dymy. Wiedziałem, że przy tej gildii widzowej będą jakieś totalne dymy. Także must of e, zajebiście jest, moi drodzy. Dobra. Ale się dymy odwaliły, no o to mi chodziło. Dobrze, że ten typek polizał, wiedziałem, tak miałem jakieś przeczucie, widzowie, że po prostu ta gilia coś odwali, że oni są po prostu za słabi na mnie, ja jestem za dobry. Także no fajnie, udało się ich tutaj pokonać, nie, czy uda mi się uciec na bazę. Jeśli uda mi się uciec na bazę szybko, to będzie zajebiście, ja sobie tu szybko koksa dobiorę, wracie co? No dobra, jestem na bazie, można powiedzieć, także dziękuję wam, widzowie, za oglądanie tego odcinka. Zostawcie tutaj oczywiście subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. Kto dotarł do końca, to napiszcie w komentarzu hashtag serce, a ja wam przypnę serduszko. No i na razie i yo, pozdro!